So many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up, pulling yourself together and fight for your everyday. So don't give it up. Zobaczcie, i na takiego grilla przyjechaliśmy do Karbis. Mówiłem, że klub wieczorem wygląda troszkę lepiej. Maybe you can take from me squid. I'm taking so, mix for you. Corn? Okay, yeah. I wanna go and I go there. Where? Yes. Zobaczcie, co tu się dzieje. Kleszczemy. Thank you.
Brawo! Wow. Czyli to nie koniec, ale daje. Zdecydowanie najlepszy fire show, na którym byliśmy. Brawo! Do you have one? No, no. I'll go get it. Okay. Where she go? Yeah. Okay, because I have just my lucky 50 baht. Ej, to było zdecydowanie najlepszy fire show, jaki widziałem, ze względu na to, czego użył do tych pokazów. Mam nadzieję, że wam się podoba i zaraz wrzucimy panu pieniądze. Nie byliśmy przygotowani. Słuchajcie, kurczę, no, to jest miejsce, które musicie odwiedzić wieczorem, Cut Beach. No niby taka trochę reklama, ja powiedziałem, że wam pokażę to miejsce wieczorkiem, bo byliśmy tutaj też w dzień. Będziecie mogli sobie porównać, ale jest super i zobaczcie, i dajemy. Okej. Okay. That was the best, baby. Really, the best fire show we ever see. Okay, we go. Dobra, idziemy. Słuchajcie, no zobaczcie w ogóle grill. Tutaj mi już Melinda nałożyła. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jest. Tutaj mamy powbijane kreweteczki. Luz z cytryną. I cały grill. Dobra, przejdziemy sobie troszkę na przypale. O! I zobaczcie. I tak grilla nam robią, jest open grill, więc można sobie brać co się chce, oczywiście w wczesnym zapłaceniu. Aha. Dobra, zobaczcie, teraz wam wrzucę duży obraz. Aleks tam płacze, mama zaraz go weźmie. I zobaczcie teraz bar, bo to chcę wam pokazać, co tutaj w barze jest, bo to wszystko to jest wielki belweder. Najwyraźniej doceniają tutaj polską wódeczkę i na Sylwestra wszyscy pili tą jedną największą butelkę belwedera. Każdy miał tutaj na tych stoliczkach podany belweder. Zobaczcie, tam jest DJ-ka. I idziemy do stołu teraz naszego. I widzicie, macie porównanie, jak to wygląda wieczorem. Jeżeli będziecie mieli okazję spędzić Sylwestra na Phuket, to polecam tutaj. Kosztuje wjazd 550 zł, więc nie jest tak drogo. No i tutaj nasz stolik. Tak? Muszę pokazać jeszcze gębę swoją na chwilę. Jak jestem mega zadowolony, że tutaj jestem. Dzisiejsze wejście tutaj to jest, powiem wam szczerze, że groszowa sprawa, więc polecam przyjść po prostu wcześniej, to was ten pokaz nie ominie. Myślę tak 18:30. Dobra, this is Thailand, słuchajcie, oglądajcie, do zobaczenia, mam nadzieję, że wam się podobał ten daily vlog, bo mi na pewno bardzo. To co nagrałem. O, dzisiaj płyniemy do restauracji na wyspie po drugiej stronie, nie wiem jak ta wyspa się nazywa, koło Phuket. Ona jest chyba Coco Island, czy jakoś tak. Beautiful copper prawn, Coconut Island, yeah. Are you going to the seafood restaurant? It's a Coco Island, yeah? No to jedziemy. Już pan nam wytłumaczył, bo tutaj ma dwie czy trzy swoje jakieś tam nieruchomości, a że jedziemy na Coco Island. O, właśnie tam, o, zobaczcie, po drugiej stronie bierzemy taką lokalną łódkę. No i będziemy jeść w restauracji, oczywiście, bo co innego możemy robić. Z rodziną idziemy do restauracji jeść i ta restauracja się gdzieś tam unosi na wodzie, więc powinno to ładnie wyglądać. I idziemy, mam nadzieję, że Aleks się nie będzie bał płynąć taką łódką, bo jeszcze nigdzie nie płynął. Sawadee kap. Zobaczcie, pokażę wam silnik, jak tutaj się steruje long tailem, czyli długą motorówką i na takim silniku jedzie.
Alex, ale zasuwamy, co? Ale zasuwamy. I lecimy na Coconut Island do restauracji. Inaczej się tutaj nie podjedzie jak longtailem. Nie wiem, czy tam było słychać. Te silniki wyciągnięte są z ciężarówek, podłączone, tak jak widzieliście. Dajesz gazu, śruba w wodzie i lecisz na pełnej. Zobaczcie. Mega klimat. Domki na wodzie. I restauracja. Z dala od plaży. Tutaj jeszcze domki, zobaczcie. Podejrzewam, że pracownicy restauracji, kucharze tutaj tak mieszkają. No, a my tutaj dobijamy. I nasza taksi odpływa. Zobaczcie, jak się wszystko kołysze od fali. Generalnie to jesteśmy na całej pływającej konstrukcji. A tak się nazywa ta restauracja. Zobaczymy, jakie jedzonko tutaj będziemy mieli. Ale całkiem ciekawie się tutaj chodzi. Wszystko się kołysze. Zobaczcie, jeszcze będziemy siedzieć z widokiem na Coco Island, czyli wyspa kokosowa. O, zobaczcie, jak pięknie. Cisza i spokój. O, zobaczcie, tutaj w ogóle jak statki zatoną, to jakby parkowanie statku na wodzie nic nie kosztuje. Ale wyciągnięcie takiego statku już kosztuje sporo, więc jest dużo takich wraków porzuconych po prostu w wodzie. A zobaczcie tutaj, o, tu się mocno kołysze pod nami. Baby, what is that here? It's all the fish that they're gonna cook for us. Like, they have everything here, like, but now it's fish, but they have more. Another side can be lobster, can be shrimp, crab. Whoa. Like, we eat from here. Whoa, can I go and walk here? But maybe give me Alex. Okay, KK. Because they are look like small sharks. Zobaczcie, bo to wygląda jak małe... Nie, to nie są rekiny. Nie wiem, co to za rybka. Ale generalnie pływa nasze jedzenie. Bo w tych różnych pojemniczkach, tak jak przed chwilą Arlin powiedziała, trzymają jedzonko dla nas świeże, czy jakieś krewetki, ryby, kraby, w zależności od pojemnika. O, oh, what is that? So big. Alin, zobaczcie, świeży tuńczyk. Pierwszy raz widzę, chociaż nie. No, no, I think tuna have a long face. Wygląda na tuńczyka, wiecie, takie wielkie. You think it's tuna? Tak. Słuchajcie, no, nie wiemy, co to za ryba. Wygląda na tuńczyk, chociaż pysk ma trochę zaokrąglony. Ale no, są wielkie. Jak będziecie na Phuket, polecam. To jest coś innego, no. Zobaczcie. O. To na pewno nie jest tuńczyk, ale jest... Mega, mega duże. Wygląda jak jakiś rekin. I think it's some shark, this one. Idź, idź, Alex, idź. Matt, did you ask what kind of fish they have over there? There is a tuna or what is that? Okay. The big one. Okay. Okay. Okay, come. Okay, idziemy.
Moja mama. Fisherman. Yes, I know. To ona wie, co to są za ryby, więc mi powie. What? Oh, big one. Yeah, like big one, the black one. Fish, mung, mung. Mung? Mung. Okay, and that one? Yeah, same. Same. O, i możecie sobie sprawdzić w internecie. Tu mamy rekina. Tylko jakiś inny rodzaj. Oh, this look like shark. Look like shark. Pachontale. Pachontale, like a Amazon, how to say? Pachon, name, I don't know name English. Panchon. They have tiger shark also. Yeah, but this is not tiger shark. Okay. Before they have. This is tsunami. The tiger shark escaped. Trzymali tutaj rekina tygrysiego też, ale podejrzewam, że jako maskotka, a nie do jedzenia, bo podobno jak przyszło tsunami, to im uciekł. Pewnie jedyny pozytyw. Jaki przyniósł tsunami, jeśli można tak powiedzieć. Ale zobaczcie, mega fajnie to wygląda, mega fajnie. So sweet. Tak więc Fred powiedział, że w sumie nic interesującego na tej wyspie się nie znajduje, poza kilkoma fajnymi resortami. Jak ktoś chce wypocząć w ciszy, to właśnie tam się udaje. Z dala od zgiełku Phuket. Zobaczcie, co tutaj mamy. Ostrygi, ale jakie wielkie. A ja, aha, the king ostrich. A ja uwielbiam ostrygi po tajsku. Z tym sosikiem, takim lekko kwaśnym jest i ostrym, jest przepyszny. Dodajemy to wszystko, ja daję wszystko i jest pycha. Wow. Ale będzie wyżerka. Thank you, Fred. Thank you. This is a magical fork. Jak zniszczyć komuś ujęcie? Lekcja numer jeden. Nie wiem, czy ktoś z chorobą morską nie będzie miał tutaj problemu, bo tu się wszystko gibie i generalnie w głowie mi się zaczęło kręcić. Dopiero żeśmy usiedli. Okay. Nie da się pokazać, Aleks. Jak łapie za kamerę, to tata nie pokaże im kraba. No tak, tak, tam jest krab. Nasza taksówka przypłynęła, więc możemy wracać. W ogóle jak się kończy jedzenie, to trzeba do nich zadzwonić. Bierze motorówkę i wraca, bo nie możemy wziąć tej, którą ktoś przypłynął przed chwilą, nie wiedzieć czemu, ale spoko. Aleks już się niepokoi. Wszyscy czekają w cieniu, tylko głupi farang na słońcu. Tak jest. Long tail to właśnie taka długa łódka. Długim okonem z tyłu. O, właśnie odpływamy. Ale klimatowe miejsce, naprawdę. I znowu się nie spodziewałem, znowu mnie miło zaskoczyli. Czyli codziennie inna restauracja z innym klimatem. Codziennie mała przygoda. Słuchajcie, tutaj jakbyście chcieli usiąść na przodzie, to nie można, bo to jest zarezerwowane miejsce dla ducha. Dla dobrego ducha, więc nie wypadałoby w ogóle tutaj siadać, tylko tam są kwiatki i to by przyniosło nam pecha, więc my sobie stoimy sobie tutaj. O, zobaczcie, jakie fajne mają domki. Chyba można by było w ogóle spać tutaj. Fred też mówi, że 50 bat za noc. Chętnie bym zapłacił, bym się za czymś takim przespał. Ale straszny gorąc. Słuchajcie, myślę, że pokażę wam jeszcze kawałek drogi powrotnej do domu. Po prostu troszkę ujęć z drogi, jak ten Phuket wygląda
Tak na ulicy, nie na tych rajskich, nie na tych rajskich wyspach, nie na tych rajskich plażach, tylko po prostu jak jest się w mieście, ponieważ ja pamiętam 4 czy 5 lat temu, pierwszy raz jak wylądowałem w Tajlandii, właśnie lądowałem na Phuket, to przeżyłem wielki szok. Zastanawiałem się, gdzie ja jestem, tak. Czy to naprawdę jest ten raj, czy to nie pomylili wyspy? To jest ten Phuket, czy po prostu my na ten Phuket dopiero dojedziemy, więc zobaczycie po prostu, jak wyglądają te ulice. Nie są takie rajskie. A jedziemy cabrio, więc dużo będzie widać.